W opinii przedsiębiorców rok 2016 dla 45% z nich był udany i jest to bardzo zbliżony wynik do roku ubiegłego. 1/3 uważa, że nie zrealizowała zamierzonych celów. Jako główny priorytet na następne 12 miesięcy firmy stawiają sobie przede wszystkim redukcję kosztów. Deklaruje to 41% ankietowanych. W zeszłym roku takiej odpowiedzi udzieliło ponad czterokrotnie mniej badanych. 18% firm w nadchodzących miesiącach ma zamiar pozyskiwać nowych klientów, jest to dla nich działanie kluczowe. W zeszłym roku taki priorytet deklarowało 61% ankietowanych. Jeżeli chodzi o to, jak firmy będą postrzegały swoją kondycję w kolejnym roku, to 24% z nich uważa, że sytuacja ich firmy się poprawi i bardzo podobny odsetek, że sytuacja ich firmy się pogorszy. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to faktycznie bardzo pozytywnym sygnałem w badaniu tegorocznym jest to, że 8% firm jako priorytet wskazało zatrudnianie nowych pracowników. W zeszłorocznym badaniu nie padła ani jedna taka odpowiedź. Jeśli natomiast chodzi o plany dotyczące zatrudnienia na następny rok, to 19% firm planuje redukować zatrudnienie i jest to podobny odsetek jak w ubiegłym roku. 13% chce zwiększać zatrudnienie, a połowa firm deklaruje, że ma zamiar je utrzymać na niezmienionym poziomie.